O, witajcie drodzy moi widzowie, wam pokażę z pewnych lat profesjonalny ten właśnie przed z dawnych lat taki radiowóz policyjny. On jest taki o takiej generacji, ponieważ jest to takie coś, że to jest kiedyś było z pewnych lat, że taki był właśnie ten radiowóz i on tutaj się tak właśnie prezentuje. No, to jest taki radiowóz, że jeszcze bardziej taki troszkę zabytkowy jest. No, tu jest taki o fajne z takimi napisami. On się tak go prezentuje, ten radiowóz. On po prostu no, tak go jest zadbany, nie jest zniszczony. Tutaj tak go jest. Tutaj z przodu mamy tak o. No, on tak go się prezentuje. O. Tu, z tej strony, o, prezentuje się to i no dobrze pali, fajnie, no bo ja nim jechałem, fajnie osobiście, jest bardziej dobrej generacji, no wiadomo, no, jest taki bardziej, wiadomo, no, jest zadbany, nie, bo no i tak się on trzyma ten właśnie radiowóz i po prostu ten, tam ma takie te kuguciki fajne. On po prostu się jest jeszcze takiej dobrej generacji, tutaj te lampy ma, no i tu też takie fajne, tutaj są te właśnie, tutaj taka lampa jest, no w dobrym stanie jest, nie jest zniszczony, tak to wiadomo, no, jest z dawnych lat, to jest taki zabytkowy, ale jeszcze nie jest taki zniszczony. Jeszcze w nim można jeździć, no, no ale co z tego, no, można tym jeździć i tyle, no. No, ja im tak jechałem, no fajnie się im jechało, bo on tak po prostu, no tak silnik fajnie chodzi, nic się tym nie dzieje, ten zabytkowy właśnie ten radiowóz to dobrze pali, no, ale to jest takie dobra rzecz, bo to jeszcze się on tak, on się trzyma, ten radiowóz, taki dawniejszy policyjny, no. On tego ma fajne, tutaj tego w dobrym stanie są te koła i tu są takie te właśnie te światła, nie są już zniszczone, ani nic nie poobdzierane, no i tego wam pokażę, tam mówię, teraz ja wam pokażę coś, taką fajną ciekawostkę, tego, o. No ja mam teraz takie coś. O, ja mam takie coś, koszulkę i ona tego, teraz ja mam takie w tej produkcji, będę miał taką koszulkę do tego fajnego dawnego radiowóz, taki policyjny i teraz tego jadę na grubo, no i to jest taki stół z napisami. Dobrze się prezentuje, no. Teraz tak, ja sobie tutaj tak przyjechałem, bo chciałem sprawdzić sobie, jak on pali, bo wiadomo, no, co ja będę chciałem się tym przyjechać, dlatego, żeby wiedzieć, czy on dobrze pali, nie, no. Bo tak, no, ale jest chodliwy. Maszynka jest, samochód, pojazd jest chodliwy. Dobrze jest zrobiony, no. Tak, o, fajnie się tutaj z takimi tymi się prezentuje. No i co to tam? Ja wam powiedziałem, to po prostu jest tak, że po prostu ten radiowóz to jest tego, ma tu te światła tutaj, tutaj się tego, się pasy tu zapina i tutaj go otwieramy. O, tutaj tego dwie osoby wchodzą, się fajnie tu zamyka. No i to jest taka wiadomo, no, z dawnych lat, to jest taka bardziej dawniejsza taka klasyka tego małego tego radiowozu, no. Także mówię, no, także mówię, jeśli ktoś tego jest zainteresowany, tam ma jakieś pytania na takiego coś na temat tego takiego dawniejszego takiego tego radiowozu, to możecie tam się mnie pytać w komentarzach. To wam zawsze coś opowiem o tym właśnie dawniejszym, tym klasycznym radiowozie.
No, bo ten radiowóz jest taki fajnie klasyczny, no. Możecie się mnie tam pytać właśnie w komentarzach na temat tego samochodu, no. Także zapraszam Was do kolejnego mojego filmu. No.